Ta kobieta to wilk w skórzawce. Raczej jadowita żmija. Wyglądała na szczerą. Miała łzy w oczach. Pewnie miała cebulę w chusteczce. Wybacz mi, ale jesteś taka dobra, że czasami wydajesz się być głupia. Przejrzyj na oczy, dobrze? Proszę cię, nie obrażaj jej. Poprosiłam ją o wybaczenie. Przykro mi patrzeć na to, co ci robią. A ty nadal jesteś taka naiwna. Ta kobieta kazała cię zabić. Czy ty tego nie rozumiesz? Cudem żyjesz. Chela ma rację. Profesor jest jego ojcem. A pani Marina trafi do więzienia na wiele lat. On ożeni się z tą Weroniką. We wszystkich telenowelach złe kobiety mają na imię Weronika. Nie daj się zwieść pozorom. Dobrze, przemyślę to. Nie musisz. Powinnaś wyjechać z czujem. Daleko od tych wszystkich ludzi, którzy chcą cię skrzywdzić. Już nie masz zobowiązań wobec Maryny. A oni nie mają żadnych praw do czuja. Nie podoba mi się tu. Zejdź dalej. Mam złe wspomnienia. Wszystko będzie dobrze. Witam pana. Hola, joven. ¿Qué tal, Leandro? Jest Weronika? Sí. Tak. Zawołać ją? Por favor. Proszę. Spodoba ci się tu. Chuy, a to niespodzianka. Señor Alarcón, salimos inmediatamente hacia los tribunales. Dziękuję ci, że przyszedłeś, bo to znaczy, że mi wybaczyłeś. Nigdy w życiu. Tobie nie można wybaczyć. Synku, proszę. Rozumiem jego postawę. To normalne. Pokażę ci, co dla ciebie zrobić. Chodźmy stąd. Czekaj. Chciałabym, żebyśmy byli razem, we czworo. Jak to we czworo? No my we trójkę i Lupę. Ty nie możesz się z nią rozstać. Dziękuję, że przyprowadziłeś tu czuję. Matko Boska, stoję na rozstajnych drogach. Zawsze w ciebie wierzyłam. Błagam cię, byś dała mi znak. Wskaż mi, co powinnam zrobić dla dobra czuja. Czy ta kobieta naprawdę się zmieniła? A może chce mi odebrać mojego syna? Powiedz, Matko Boska, czy mogę jej zaufać? A profesorowi? Bo on się z nią żeni. A może powinnam wyjechać z czujem, żeby był daleko od tych spraw?
i od tego, co wycierpiał. Musisz mi pomóc. Oświeć mnie. Obiecuję, że uszyję ci nową suknię. Musimy porozmawiać. Przez ciebie moja córka opowiadała bzdury w ambasadzie. Nie wiedziałam, że tam idziemy. Lubisz stawić mi czoło? Nie robię tego. Złożę na ciebie skargę. Dyrektor odbierze ci licencję pielęgniarki i będziesz zarabiała na ulicy. Tobie nie można powierzyć cudzego życia. Zostaw ją. Pamela nie wiedziała, dokąd się wybieramy. To szaleństwo. To sprawiedliwość. Rozdzieliłaś mnie z moją rodziną. Nie zamierzam tego tolerować. Ambasador pomoże mi wrócić. Nigdy. Jesteś moją córką i nie pozwolę, żeby Ricardo i Marina znowu mnie z tobą rozdzielili. O czym ty mówisz? O tym. Tylko ty mi zostałaś w tym życiu. Już raz cię straciłam. Jesteś moja. Ani ten kraj, ani wojsko nie zmuszą mnie, żebym cię oddała tym, którzy nie pozwolili mi się z tobą widywać. Nigdy tam nie wrócisz. Rozumiesz? Nigdy. Choć cię kocham, potrzebuję swojej prawdziwej rodziny. A ja, twoja prawdziwa matka? Jesteś egoistką. Postaw się na moim miejscu. Czuję się tak, jakbyś mnie porwała. A prawo karze porywaczy. Jestem nieletnia. Moi rodzice są w Acapulco. Nie komplikuj spraw. Uspokójmy się, dobrze? Musisz mnie wysłuchać. Nie, lepiej wyjść. Pani denerwuje pacjentkę. Nie przejmuj się. Dzięki wizycie w ambasadzie znowu zobaczysz swoich rodziców. Boję się, że Rosalba coś wymyśli i zabierze mnie ze szpitala. Dzień dobry. Nazywam się Luis Gaitan. Zatrudnił mnie pan Santibáñez. Jak pani się czuje? Kręci mi się w głowie. Musi być pani silna. Sporo panią czeka. Wyobrażam sobie. Nie jest tak źle, jak się wydaje. To, że przyznała się pani do winy i dobrowolnie oddała się pani w ręce władz, sprawi, że zdołamy zmniejszyć karę. 5 czy 20 lat to to samo. Już pora. Nie chciałbyś polecieć do Egiptu? Tak. W Egipcie jest rzeka Nil, a kiedy Nil wylewa, zatapia cały teren dookoła rzeki. Dlatego ziemia jest taka urodzajna. Wiem, ale chciałbym zobaczyć piramidy. Oczywiście, że je zobaczymy. Chcę, żebyś poczuł się swobodnie. Chcę być dla ciebie matką. Moją prawdziwą mamą jest Lupe. Bardzo ją kocham. Wiem, że Lupe jest twoją mamą i że bardzo ją kochasz. Ale nie zapominaj o Marinie, bo ona cię potrzebuje. Nie chcę o niej mówić. A tym bardziej z tobą. Wychodzę. Zostaw go. Weronika ma rację.
Nie przejmuj się. Ja go